Żołnierze Frontu Wschodniego. W obecnej chwili zakończyła się mobilizacja sił w takich rozmiarach i na taką skalę, jakiej świat jeszcze nie widział. Gdzie jest Ribbentrop? Dlaczego nie ma Ribbentropa? Mein Führer, minister Ribbentrop rozmawia z podsekretarzem stanu, który zakończył spotkanie z rosyjskim ambasadorem Dziekanozowem. Mówiłem mu, żeby się ukrył gdzieś i do nocy pozostał niedostępny. Dziekanozow zabiegał o spotkanie od rana. Minister uznał, że należy wybadać, czy coś wie. Niemieccy żołnierze, czeka was ciężka walka. Walka, w której musicie dać z siebie wszystko, albowiem losy Europy, przyszłość Rzeszy Niemieckiej oraz istnienie naszego narodu spoczną tylko w waszych rękach. Niech Bóg wspomaga nas w tej walce. Minister Ribbentrop informuje, że ambasador Dziekanozow zabiegał o spotkanie, gdy chciał złożyć protest przeciwko naruszaniu radzieckiej przestrzeni powietrznej przez nasze samoloty. To ja byłem przekonany, że się czegoś domyślają. Trzy miliony żołnierzy było już gotowych do walki. Wydawałoby się, że do wojny z mocarstwem Niemcy zmobilizowali wszystkie siły. Tymczasem z 208 dywizji, jakie liczyły niemieckie wojska lądowe, nad granicą ze Związkiem Radzieckim skoncentrowano tylko 120 dywizji. Mniej niż rok wcześniej Hitler rzucił przeciwko Francji. Strateg analizujący siłę niemieckich wojsk musiał uznać, że jest niewystarczająca do podboju państwa tak wielkiego jak Związek Radziecki. Można więc było odnieść wrażenie, że Wehrmacht nie zakończył przygotowań do wojny. Jakie wieści z nadgranicy? Towarzyszu Stalin, dowódcy oddziałów nadgranicznych raportują wzmożony ruch po niemieckiej stronie. Kolejni dezerterzy, którzy dotarli do naszych linii, zeznają, że uderzenie nastąpi w niedzielę o świcie. Niemieccy generałowie posłali dezerterów, aby sprowokować konflikt. Nie, towarzyszu Stalin. Sądzimy, że dezerterzy mówią prawdę. Konieczne jest postawienie w stan gotowości wojsk w nadgranicznych okręgach. Towarzyszu Stalin, nie mam wątpliwości. Dyrektywa powinna być wydana bezzwłocznie, aby zaalarmować wszystkie wojska w nadgranicznych okręgach. Przygotowaliśmy projekt dyrektywy. Pokażcie. Tak wyglądała Moskwa w upalną noc z soboty na niedzielę 22 czerwca 1941 roku. W tym mieście bardzo niewiele osób zdawało sobie sprawę z tego, że czas pokoju już się skończył. Radzieckie oddziały graniczne były absolutnie nieprzygotowane do odparcia niemieckiego uderzenia, chociaż żołnierze tych oddziałów słyszeli niemieckie przygotowania. Słyszeli czołgi, słyszeli ciężarówki. Stalin zdawał sobie sprawę, że atak niemiecki może nastąpić lada dzień, lada godzina. Na przykład 21 czerwca o godzinie 15 rozkazał generałowi Tiuleniewowi, dowódcy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego, aby ten postawił w stan 75% gotowości obronę przeciwlotniczą Moskwy. Rozkazał Szczerbakowowi, sekretarzowi Moskiewskiej Organizacji Partyjnej, aby jego pracownicy pozostali na stanowiskach. Powiedział, możliwy atak niemiecki. Jednakże Stalin zabronił ogłoszenia alarmu bojowego, postawienia w stan gotowości nadgranicznych oddziałów.
Jest za wcześnie, aby wydać taki rozkaz. Być może problem wciąż da się rozwiązać środkami pokojowymi. Musimy wydać krótką dyrektywę, stanowiącą, że niemiecki atak może rozpocząć się od prowokacji. Oddziały w nadgranicznych okręgach nie mogą dać się uwikłać w prowokacje. Przygotujcie to. Dyrektywa podpisana przez Stalina głosiła: w dniach 22-23 czerwca możliwy niemiecki atak. Zadaniem naszych sił jest niepoddanie się jakiejkolwiek akcji prowokacyjnej, co mogło mieć poważne następstwa. Tymczasem okręgi wojskowe powinny być gotowe do odparcia niespodziewanego ataku ze strony Niemców i ich sojuszników. Żukow i Timoszenko opuścili Kreml tuż po północy, zanim dojechali do sztabu generalnego. Zanim dyrektywa została zaszyfrowana i rozesłana do okręgów wojskowych, minęła godzina 2:30. Towarzyszu Stalin, major Byczkowski przesłuchuje niemieckiego dezertera. Podobno robotnik komunista z Monachium. Nazywa się Alfred Liskow z 222 Pułku Piechoty z 74 Dywizji. Do naszych linii dotarł o 21:00. Donosi, że niemieckie uderzenie nastąpi dzisiaj o godzinie 4:00. Rozstrzelać zasianie dezinformacji. Nad ranem, gdy Józef Stalin przyjechał do swojej daczy w Kuncewie, około 35 km od Moskwy. Zaczęła się niedziela 22 czerwca 1941 roku. W tym samym czasie na dziesiątkach lotnisk polowych uruchamiano silniki bombowców i myśliwców. Ostheer, Armia Wschodnia, ruszała do boju. Wydawałoby się to szokujące. Państwo stało w obliczu największego kataklizmu w swoich dziejach, a szef tego państwa spokojnie spał. Chociaż od wielu miesięcy dyplomaci i szpiedzy ostrzegali go przed niemiecką agresją. Chociaż poprzedniego wieczora szef sztabu generalnego i komisarz obrony żądali postawienia oddziałów nadgranicznych w stan pogotowia, a Stalin spał. A cóż innego mógł zrobić? Armia Czerwona była przygotowana do ataku.
Do obrony w ciągu paru godzin, a nawet w ciągu paru tygodni, przygotować jej nie można było. Od pierwszych dni istnienia robotniczo-chłopska Armia Czerwona była siłą agresywną. Lenin wyznaczył jej misję niesienia rewolucji do sąsiednich państw, gdyż zdawał sobie sprawę, że Związek Radziecki nie przetrwa jako jedyne państwo socjalistyczne. Jednakże po klęsce pod Warszawą w 1920 roku nadzieje na szybkie opanowanie kontynentu rozwiały się. Stalin, przejmując władzę w 1924 roku, uznał, że musi stworzyć wojska silne, dysponujące nowoczesnym wyposażeniem. Musiał więc zbudować przemysł zbrojeniowy, który potrafiłby dać armii czołgi, samoloty, działa i okręty. I taki był jeden z głównych celów wielkiego programu industrializacji Związku Radzieckiego. W czasie pierwszego planu pięcioletniego w Związku Radzieckim wybudowano 1500 zakładów przemysłowych. Było to nadzwyczajne osiągnięcie, zważając na warunki, w jakich powstawały fabryki, które Rosję rolniczą miały zamienić w przemysłową potęgę. W czasie tej pięciolatki zbudowano 38 zakładów traktorowych. Była to dobra baza dla produkcji czołgów. Oto pierwsze radzieckie czołgi MS-1. Budowano je w oparciu o francuskie wzory, ale konstrukcja i produkcja były całkowicie radzieckie. W latach 30. produkcja zbrojeniowa zaczęła błyskawicznie rosnąć, podobnie jak liczebność Armii Czerwonej. Pojawiły się plany mechanizacji armii, co wiązało się z wybudowaniem wielkich zakładów motoryzacyjnych AMO. Bez wątpienia można powiedzieć, że w 1935 roku Armia Czerwona była największą siłą militarną świata, dysponującą około 10 tysiącami czołgów. Dowodem potęgi i sprawności radzieckich sił zbrojnych były ćwiczenia na poligonie pod Kijowem w 1935 roku. Załamanie przyszło niespodziewanie. W 1937 roku Stalin przystąpił do wielkiej czystki w wojsku. Chciał usunąć ludzi, którym nie wierzył. Oficer, który modernizował armię, marszałek Michaił Tuchaczewski, padł ofiarą czystki. Powody postawienia go przed sądem i skazania na śmierć w 1937 roku nie zostały wyjaśnione do dzisiaj. Niewykluczone, że brał udział w spisku przeciwko Stalinowi. Być może jednak Stalin wybrał go jedynie na podstawie nieuzasadnionych podejrzeń. Tuchaczewski był jednym z 36 tysięcy oficerów, którzy zostali zamordowani, uwięzieni lub musieli odejść z wojska. Wśród nich byli najlepsi, najbardziej doświadczeni i najbardziej oddani służbie. Czystka w równej mierze dotknęła przemysł zbrojeniowy. Zginęli lub zostali uwięzieni w obozach konstruktorzy i dyrektorzy zakładów zbrojeniowych, którzy tworzyli potęgę tego przemysłu. W latach 1937 i 1938 zapełniły się łagry, lecz załamała się produkcja zbrojeniowa i siła Armii Czerwonej. Czy Stalin, likwidując wrogów rzeczywistych czy wyimaginowanych, czy każąc rozstrzeliwać najwyższych oficerów Armii Czerwonej, nie zdawał sobie sprawy z tego, że niszczy potęgę tej Armii Czerwonej, potęgę, którą budował z takim mozolem? Oczywiście rozumiał to, ale uważał, że ma wystarczająco dużo czasu, aby odbudować kadrę. W 1936-1937 roku, kiedy przeprowadzał tę czystkę w Armii Czerwonej, żadne państwo nie zagrażało Związkowi Radzieckiemu. Wówczas uwaga Europy koncentrowała się na Hiszpanii, gdzie w lipcu 1936 roku wybuchła wojna domowa. Niemcy wysłali do Hiszpanii na pomoc generałowi Franco swoje wojska, aby sprawdzić nowe typy broni i nową taktykę. Tam po raz pierwszy w warunkach bojowych swoją siłę pokazały bombowce Heinkel He-111 i myśliwce Messerschmitt Bf-109. Niemieccy dowódcy mogli nauczyć się koordynować działania wojsk pancernych i lotnictwa, co w wojnie światowej stało się największą siłą Wehrmachtu, dzięki której Wehrmacht zwyciężał. Z
Związek Radziecki, choć posłał swoich doradców, wyciągnął złe wnioski z hiszpańskich doświadczeń. To na podstawie oceny generała Dmitrija Pawłowa w 1937 roku w Związku Radzieckim zaczęto likwidować samodzielne związki pancerne jako nieprzydatne w Wielkiej Wojnie. Sytuacja w Europie załamywała się bardzo gwałtownie. W kwietniu 1938 roku wojska niemieckie weszły do Austrii, włączając to państwo do Rzeszy. W czasie, gdy Stalin kazał rozstrzeliwać i więzić najbardziej doświadczonych oficerów, Hitler potrafił w błyskawicznym tempie utworzyć armię z poboru i rozbudować ją tak, że stała się główną siłą w Europie. Stalin, widząc wzrost potęgi Niemiec, usiłował temu przeciwdziałać, proponując sojusz mocarstwom demokratycznym. Jednakże rządy Wielkiej Brytanii i Francji nie wierzyły Stalinowi jeszcze bardziej niż Hitlerowi. Stalin nie został zaproszony do rokowań w Monachium, gdy mocarstwa europejskie decydowały o oddaniu Niemcom kawałka Czechosłowacji. Brak zaufania do Stalina był tak silny, że nawet w 1939 roku, gdy Hitler złamał układ monachijski i zajął całe Czechy, rząd brytyjski i francuski nie chciały zawrzeć ze Związkiem Radzieckim sojuszu przeciwko Niemcom. Bardziej obawiały się Armii Czerwonej niż Wehrmachtu. Stalin zawarł więc z Hitlerem sojusz, który przynosił jego państwu wymierne korzyści. Odsuwał czas wojny z Niemcami i pozwalał przygotować Armię Czerwoną do Wielkiej Wojny. Z tego sojuszu Stalin wydobył wszystko. Pierwszym łupem były polskie ziemie wschodnie, na które uderzył 17 września 1939 roku. Zagarnięcie połowy Polski dawało Stalinowi pas buforowy na wypadek niemieckiej agresji i dogodną bazę wypadową do uderzenia na zachód. Polska pokonana już przez Niemców, zaskoczona radziecką agresją, obronić się nie mogła. Pierwszy plan wojny z Niemcami, a właściwie uderzenia na Niemcy, radziecki sztab generalny opracował w październiku 1939 roku i plan ten był w kolejnych miesiącach modyfikowany. 18 września 1940 roku Stalin zatwierdził następny plan wojny z Niemcami. Przewidywał trzy uderzenia w stronę Olsztyna, Lublina i z Przemyśla na Łódź i Radom. Ostatecznie w maju 1941 roku zaakceptowano trzeci, już najbardziej aktualny plan wojny z Niemcami. Równocześnie 12 lutego 1941 roku opracowany został plan mobilizacyjny zakładający wystawienie armii liczącej 9 milionów żołnierzy wspartych przez 38 tysięcy czołgów, 22 200 samolotów. I ten plan miał zostać zrealizowany. Pytanie, kiedy? Najdogodniejszym rozwiązaniem byłoby zaatakować wykrwawione armie niemieckie, na co liczył Stalin po wybuchu wojny na Zachodzie w maju 1940 roku. Przecież Wehrmacht ruszył na mocarstwo, Francję, wspomagane przez inne mocarstwo, Wielką Brytanię. Te rachuby zawiodły. Armia francuska, źle przygotowana i źle dowodzona przez generałów, którzy nie rozumieli nowoczesnej wojny, nie potrafiła przeciwstawić się potędze Wehrmachtu. Walki zakończyły się po 40 dniach. A brytyjskie oddziały pospiesznie ewakuowały się za kanał La Manche, który uchronił Wielką Brytanię przed losem Francji.
Stalin nie mógł więc liczyć na szansę zaatakowania osłabionego Wehrmachtu. Kiedy więc chciał zrealizować plan wojny z Niemcami? Józef Stalin przybył do swojej daczy w Kuncewie, około 35 km od Moskwy, o godzinie 2:30 nad ranem i natychmiast poszedł do sypialni. Zasnął snem człowieka zmęczonego i spokojnego, choć tego wieczora najwyżsi oficerowie ostrzegali go, że Niemcy lada moment uderzą i domagali się postawienia w stan gotowości nadgranicznych oddziałów. Stalin nie zgodził się. Nie chciał prowokować Hitlera. Nie wierzył, że Wehrmacht gotowy jest do ataku. Dowódca niemieckiego 48. Korpusu Zmechanizowanego raportował: Szokal nie jest zaciemniony. Rosyjskie stanowiska są w pełni oświetlone. Oczywiste jest, że niczego nie podejrzewają. Tak było w każdym miejscu Wielkiego Frontu, gdzie 3 miliony żołnierzy Wehrmachtu i armii sojuszniczych gotowych było do agresji. Dla żołnierzy radzieckich noc 22 czerwca była ciepła, pogodna. Setek lotnisk polowych startowały bombowce i myśliwce, które miały zaatakować najważniejsze cele. Lotniska, wiadukty, stacje kolejowe, drogi, aby zdobyć panowanie w powietrzu i sparaliżować ruchy wojsk wroga. O godzinie 3:15 tysiące dział niemieckich otworzyło ogień. Na granicy od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego niemieckie dywizje ruszyły do ataku. Pociski spadały na pozycje radzieckich wojsk całkowicie nieprzygotowanych. Szef sztabu generalnego Żukow. Proszę mnie natychmiast połączyć z towarzyszem Stalinem. Towarzysz Stalin śpi. Proszę go obudzić niezwłocznie. Niemcy bombardują nasze miasta. Słucham. Towarzyszu Stalin. Faszyści zaatakowali na całym froncie. Dowódca floty czarnomorskiej melduje, że nadlatuje wielka liczba niezidentyfikowanych samolotów. Klimowski z zachodniego okręgu wojskowego donosi, że Niemcy bombardują już białoruskie miasta. Czy zrozumieliście mnie, towarzyszu Stalin? Gdzie jest Ludowy Komisarz Obrony? Rozmawia z kijowskim okręgiem wojskowym. Przyjedźcie na Kreml z Timoszenką. Niech Poskrybyszew wezwie wszystkich członków biura politycznego. Trzeba natychmiast zadzwonić do ambasady niemieckiej.
Skuteczność porannego ataku przeszła wszelkie oczekiwania niemieckiego dowództwa. Zaskoczone, nieprzygotowane do obrony radzieckie wojska graniczne stawiały słaby opór i cofały się w rozsypce. Rząd niemiecki wypowiedział nam wojnę. Formalny powód jest następujący. Niemcy zdecydowały się uprzedzić atak Rosjan. Towarzyszu Stalin, czy mogę przedstawić sytuację? Tak. Dzisiaj około godziny 3 nad ranem wojska niemieckie wtargnęły na radzieckie terytorium. Straty są duże. Uderzenie Luftwaffe na radzieckie lotniska miało dewastujący efekt. Do południa pierwszego dnia wojny 528 samolotów wojenno-wazdusznych sił zostało zniszczonych na ziemi, zanim zdołały wystartować. Stały równo, jeden obok drugiego, co bardzo ułatwiało zadanie niemieckim lotnikom i potęgowało niszczący efekt ataku. Płomienie z jednego samolotu przenosiły się błyskawicznie na inny. Do końca pierwszego dnia 800 radzieckich samolotów zostało zniszczonych na lotniskach, a 400 strąconych w czasie powietrznych walk. Następnego dnia straty były równie ogromne. Wszędzie, w powietrzu, na lądzie i na morzu, niemieckie wojska odnosiły wielkie zwycięstwa. Kilka korpusów pancernych wdarło się tego dnia na 60 do 90 km w głąb Związku Radzieckiego, co było tempem niespotykanym w dotychczasowej historii wojen. Już pierwszego dnia stało się jasne, że optymizm Hitlera i jego dowódców, przewidujących, że Związek Radziecki rozpadnie się w ciągu kilku tygodni, nie był przesadzony. Wielka armia tego państwa traciła w nieprawdopodobnym tempie broń, sprzęt i ludzi. Dlaczego klęska armii Stalina była tak wielka? Przecież Armia Czerwona miała 5 milionów żołnierzy, prawie 23 tysiące czołgów i 8 tysięcy samolotów, wielokrotnie więcej niż atakujący Wehrmacht. Czyżby chodziło o to, że ci żołnierze mieli lada dzień wyruszyć na podbój Niemiec i dlatego, maszerując na pozycje wyjściowe, nie mogli się bronić? Nie byli przygotowani do odparcia ataku? Nie, to zupełnie niemożliwe. Wie pan, generale, Engel czuje się jak uwieździec, który przejechał przez zamarznięte jezioro Bodeńskie i umarł ze strachu, gdy mu o tym powiedziano. Gdybym miał choć najsłabsze przeczucie, że napotkamy tak gigantyczne ześrodkowanie Armii Czerwonej, nie wydałbym rozkazu do ataku. O, jest pan Speer. Oczekiwałem pana. Wybrałem już fragment symfonii Lista, który poprzedzać będzie informacje radiowe o naszych zwycięstwach na wschodzie. Niech pan posłucha. W najbliższym czasie będzie pan to często słyszał, jak się panu podoba. To wspaniałe, mein Führer. Godne zwycięstw, które na pana czekają. Jak widzę, ma pan już gotowe plany naszego nowego miasta w Norwegii. Nie mam dziś zbyt wiele czasu, ale tak jestem ich ciekaw, że niech mi pan pozwoli rzucić na nie okiem. Muszę panu powiedzieć, Speer, że już wkrótce z Rosji będziemy mogli sprowadzić tyle marmuru i granitu, ile tylko zechcemy. Dlaczego klęska Armii Czerwonej była tak wielka, a postępy jednostek Wehrmachtu wdzierających się w głąb Związku Radzieckiego tak szybkie? Czy stało się tak dlatego,
że Armia Czerwona została zaskoczona w czasie przygotowań do ataku na Niemcy. W czasie, gdy wysyłała swoje jednostki na pozycje wyjściowe, gdy koncentrowała je, gdy były przygotowane, przygotowywały się do ataku i dlatego nie były zdolne do obrony. Bez wątpienia Armia Czerwona szykowała się do ataku na Niemcy, ale na pewno nie miało to nastąpić ani w czerwcu, ani w lipcu 1941 roku. Armia Czerwona od swoich narodzin w 1918 roku była siłą agresywną. Bez wątpienia w połowie lat 30. była największą potęgą militarną Europy. Jednakże wielkie czystki w wojsku i przemyśle obronnym w latach 37-38 rozbiły tę siłę. Jak słaba była Armia Czerwona, Stalin mógł się przekonać na przełomie 1939 i 1940 roku, gdy wydał rozkaz odebrania Finlandii części ziemi. Wojna mocarstwa z maleńkim państwem trwała 105 dni. Zwycięstwo przyszło dopiero po skierowaniu na fiński front dodatkowych armii, ale zostało okupione ogromnymi stratami. 126 tysięcy żołnierzy zabitych i zaginionych, 264 tysiące rannych, chorych z odmrożeniami, 800 samolotów i około 2300 czołgów. A wielokrotnie słabsza armia fińska straciła 25 tysięcy żołnierzy zabitych i 43 tysiące rannych. Stalin musiał zrozumieć, że tak słaba Armia Czerwona nie może podbić Europy. Wniosek był jeden. Należy jak najszybciej wyposażyć ją w nową broń decydującą o wynikach bitew. Czołgi T-34 radzieckie zakłady zaczęły produkować w 1940 roku. I wówczas były to najlepsze czołgi świata. Znakomicie ukształtowany pancerz z pochyłymi płytami bardzo dobrze chronił załogę przed niemieckimi pociskami. W pierwszych miesiącach wojny niemieccy żołnierze z przerażeniem obserwowali, jak pociski ich dział przeciwpancernych ześlizgują się po pancerzach czołgów T-34. Były to czołgi bardzo szybkie, zwrotne, uzbrojone w działa kalibru 76 mm, które świetnie radziły sobie z pancerzami niemieckich czołgów. W 1941 roku te czołgi górowały nad wszystkimi niemieckimi czołgami. W czerwcu 1941 roku Armia Czerwona miała około 1200 czołgów T-34. Miała, ale to nie znaczy, że mogła rzucić do boju 1200 nowoczesnych czołgów. Decyzja o uruchomieniu seryjnej produkcji czołgów T-34 zapadła dopiero w czerwcu 1940 roku, a plan przewidywał, że w następnym roku Armia Czerwona otrzyma 3600 tych pojazdów pancernych, co było raczej pobożnym życzeniem. Kłopoty związane z opanowaniem technologii nowego wyrobu sprawiły, że do końca 1940 roku wyprodukowano zaledwie 115 czołgów, a nie sposób powiedzieć, ile z nich nie nadawało się do służby i powróciło do zakładów, gdzie trzeba było usunąć wady uniemożliwiające eksploatację. Liczba wyprodukowanych czołgów nie przesądzała o sile bojowej radzieckich wojsk pancernych. Trzeba było wyszkolić załogi, dostarczyć amunicję, części zamienne, przygotować warsztaty i mechaników. Bez tego zaplecza jakakolwiek poważniejsza awaria wyłączała cenne czołgi z walki. Podobnie wyglądały możliwości wykorzystania równie nowoczesnych, ciężkich czołgów KW, najpotężniejszych wówczas seryjnie produkowanych czołgów na świecie. W czerwcu 1941 roku Rosjanie mieli ich 300, stanowczo za mało, aby mogły odegrać jakąkolwiek rolę na polu bitwy. Pojawienie się czołgów T-34, o istnieniu których Niemcy nie wiedzieli, zaskoczyło ich. Generał Lohentritt, szef sztabu 4. Armii, pisał: armaty przeciwpancerne kalibru 37 mm i 50 mm, jakie wówczas znajdowały się na uzbrojeniu naszej piechoty, były bezsilne wobec czołgów T-34. W rezultacie użycia przez Rosjan nowego czołgu nasi piechurzy pozostali zupełnie bez ochrony. Zaczęła się tak zwana panika czołgowa. W czerwcu 1941 roku Armia Czerwona miała 1500 nowoczesnych czołgów T-34 i KW. Tylko 1500 czołgów i 21 tysięcy czołgów przestarzałych, które wykazały, że nie są przystosowane do nowoczesnego pola bitewnego już w czasie wojny radziecko-fińskiej na przełomie 1939 i 1940 roku.
Było więc oczywiste, że Stalin będzie chciał zaczekać, aż przemysł dostarczy Armii Czerwonej znacznie więcej tych nowoczesnych czołgów. I będzie chciał zaczekać, aż przemysł opanuje produkcję na tyle, że będzie mógł szybko i rytmicznie uzupełniać braki, jakie w sposób oczywisty powstawałyby na polu bitewnym. Podobna sytuacja jak w wojskach pancernych była w radzieckim lotnictwie. To lotnictwo, choć liczne, było bardzo przestarzałe. Na rozwoju lotnictwa myśliwskiego negatywnie zaważyła koncepcja z początków lat 30. przewidująca współdziałanie dwupłatowych samolotów przechwytujących i szybkich jednopłatów pościgowych. Mimo szybkiego wzrostu liczby produkowanych samolotów, wytwarzano relatywnie mało maszyn nowych typów. Udane konstrukcje, jak 1, MiG-3, IL-2, wprowadzono do produkcji z dużym opóźnieniem. A niski poziom techniczny radzieckiego przemysłu i mnożące się kłopoty technologiczne dodatkowo opóźniały dostarczenie jednostkom bojowym pełnowartościowej broni. Na 8,5 tysiąca samolotów w jednostkach stacjonujących w zachodnich okręgach Związku Radzieckiego było tylko 1540 samolotów nowych typów, a zaledwie 1/3 personelu latającego potrafiła posługiwać się nowym sprzętem. Sytuację pogarszała nieukończona reorganizacja sił powietrznych oraz niski poziom wyszkolenia pilotów i kadry dowódczej zdziesiątkowanej w wyniku stalinowskich czystek. Plan wojny z Niemcami opracowany w maju 1941 roku zakładał, że Związek Radziecki rzuci przeciwko Niemcom 38 tysięcy czołgów. Zaś w czerwcu 1941 roku Armia Czerwona miała tylko 22 600 czołgów, w tym ledwie 1500 czołgów nowoczesnych. Ten plan zakładał, że do wojny przystąpi 9-milionowa Armia Czerwona. W czerwcu 1941 roku Armia Czerwona liczyła niespełna 5 milionów ludzi. Czy Stalin musiał się spieszyć i uderzać na Niemcy już w lipcu 1941 roku? Absolutnie nie. Na zachodzie Europy wciąż był otwarty front, a Wehrmacht był zmęczony. W wojnie w maju i czerwcu 1940 roku Niemcy stracili 27 tysięcy zabitych, 18 tysięcy zaginionych i 111 tysięcy rannych. Luftwaffe straciła 36% samolotów. Co najważniejsze, Hitlerowi nie udało się zawrzeć pokoju z Wielką Brytanią, a zawsze twierdził, że Niemcy przegrały pierwszą wojnę, gdyż prowadziły ją na dwóch frontach. Nic więc nie wskazywało, że mógłby powtórzyć ten błąd w 1941 roku i rozpocząć wojnę ze Związkiem Radzieckim, zanim nie rozwiązałby sytuacji na Zachodzie. Adolf Hitler liczył, że bombardowania angielskich portów, fabryk i lotnisk zmuszą rząd premiera Churchilla do zawarcia pokoju. Na początku lipca 1940 roku rozpoczęła się bitwa o Anglię, angażująca wielkie siły powietrzne Niemiec. Zacięte boje nad Anglią trwały 4 miesiące. Straty Luftwaffe były bardzo duże, a obrona brytyjska stawała się coraz twardsza. Hitler, tak ochoczo zapewniany przez dowódcę lotnictwa Hermana Göringa, że wybombarduje Anglię z wojny, musiał porzucić plany zmuszenia Anglików do kapitulacji. Wojna rozpalała się w innych częściach świata. W lutym 1941 roku Hitler posłał do Afryki na pomoc cofającym się wojskom włoskim korpus ekspedycyjny Afrika Korps i na pustynnych piaskach walki wybuchły z nową siłą. W kwietniu 1941 roku wojska niemieckie rozpoczęły wojnę na Bałkanach. Wszystko to zdawało się wskazywać, że Adolf Hitler nie wyda rozkazu do ataku w 1941 roku. Dlatego Józef Stalin mógł uznać, że ma czas na przeprowadzenie pełnej mobilizacji, na przygotowanie Armii Czerwonej.
na zaczekanie, na moment, w którym zakłady zbrojeniowe osiągnęłyby pełną wydajność produkcyjną. Mężczyźni i kobiety, obywatele Związku Radzieckiego. Rząd radziecki i jego przywódca, towarzysz Stalin, poinstruowali mnie, abym złożył następujące oświadczenie. 22 czerwca przemówienie do narodu informujące o wybuchu wojny z Niemcami wygłosił komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow. Dlaczego nie przemawiał Stalin? Co działo się na Kremlu w pierwszym okresie Wielkiej Wojny? Dopiero po dziesiątkach lat archiwa ujawniły tajemnice tamtych dni. Radziecko-niemieckie. Zaskoczone, zdezorientowane oddziały Armii Czerwonej cofały się bezładnie, usiłując stawiać desperacki opór. Jednostki Wehrmachtu wdzierały się w głąb Związku Radzieckiego z prędkością 60-90 km na dzień, co było tempem niespotykanym w historii dotychczasowych wojen. Co działo się wtedy, w tych pierwszych dniach Wielkiej Wojny na Kremlu, w najważniejszym gabinecie, w gabinecie człowieka odpowiedzialnego za wielką tragedię narodu, Józefa Stalina? Mężczyźni i kobiety, obywatele Związku Radzieckiego. Rząd radziecki i jego przywódca, towarzysz Stalin, poinstruowali mnie, abym złożył następujące oświadczenie. O 4 nad ranem, bez wypowiedzenia wojny i bez żadnych żądań wobec Związku Radzieckiego, niemieckie wojska zaatakowały nasz kraj, zaatakowały nasze granice w wielu miejscach i zbombardowały z powietrza Żytomierz, Kijów, Sewastopol, Kaunas i inne miasta. To Wiaczesław Mołotow, wicepremier i minister spraw zagranicznych, wygłosił przemówienie do narodu, a nie Józef Stalin. Na tej podstawie uznano, że Stalin załamał się, nie był zdolny oznajmić narodowi, że wybuchła wojna i wezwać naród do walki. Ta niesłychana agresja na nasz kraj jest aktem nieznanym w historii cywilizowanych narodów. Atak został dokonany pomimo faktu, że istniał układ o nieagresji między Związkiem Radzieckim i Niemcami, którego warunki były skrupulatnie przestrzegane przez Związek Radziecki. Tak uważano przez wiele lat, ale dzisiaj, kiedy ujawniono dokumenty sekretariatu Stalina, wiemy, że pracował on bardzo intensywnie w czasie tych pierwszych dni wojny. Na przykład 22 czerwca odbył 29 narad i spotkań. 23 czerwca 21. Nie wygłosił przemówienia do narodu, to oczywiste. Chciał się zorientować w sytuacji na froncie. Czekał, aż ta sytuacja się wyjaśni. Uważał, że pierwsze klęski są czymś naturalnym wobec zaskoczenia, ale że lada moment ta obrona radziecka stężeje i wróg zostanie odrzucony. Wówczas wygłosiłby przemówienie do narodu. Rzadko kończył pracę wcześniej niż o 1 w nocy. Do jego gabinetu przychodzili ministrowie, wojskowi, członkowie politbiura. 23 czerwca została utworzona kwatera główna. Podejmował próby opanowania tego chaosu. Pierwsze dni wojny zapowiadały, że Wehrmacht bardzo szybko zrealizuje plany dowództwa zakładające pokonanie Związku Radzieckiego w ciągu najpóźniej 17 tygodni. Działająca na południowym skrzydle druga grupa pancerna generała Guderiana odniosła ogromny sukces, zajmując mosty na Bugu w rejonie Brześcia Litewskiego i posuwając się szybko do przodu. Do końca pierwszego dnia 24 Korpus Pancerny doszedł do Kobrynia, leżącego w odległości 65 km od granicy, a czołgi 47 Korpusu dotarły do Pruszan w odległości 75 km. Podobne sukcesy odniosła grupa pancerna generała Hota, której dwa korpusy pancerne uchwyciły mosty na Niemnie i do końca dnia wdarły się na 95 km w głąb radzieckiego terytorium.
Przyszliśmy zapoznać się z meldunkami z frontu i wypracować dodatkowe ustalenia. No i co tam pod Mińskiem? Sytuacja opanowana? Jeszcze nie jestem gotów do raportu. Waszym obowiązkiem jest widzieć wszystko. Jak na dłoni! I informować nas o tym! Po prostu boicie się powiedzieć mi prawdę! Towarzyszu Stalin, pozwólcie nam kontynuować pracę. Może wam przeszkadzamy? Wiecie, towarzyszu, sytuacja na froncie jest krytyczna. Dowódcy czekają na wytyczne z Komisariatu Obrony, więc lepiej będzie, jeżeli sami się tym zajmiemy. My też możemy dać wytyczne. To dajcie, jeżeli potraficie. Jeżeli partia powierzy nam takie zadanie, to damy. Przepraszam za ton, towarzyszu Stalin. Zorientujemy się w sytuacji, przyjedziemy na Kreml i złożymy raport. Towarzyszu Stalin, w pierwszej chwili musimy myśleć, jak pomóc frontowi, a dopiero potem was informować. Popełniacie błąd, odsuwając nas. O pomocy dla frontu powinniśmy myśleć wspólnie. Rzeczywiście, niech się najpierw sami zorientują. Jedziemy. Lenin stworzył nasze państwa, a my je przesraliśmy. Być może Stalin się przestraszył. Żukow mówił podniesionym głosem. Nie bał się go. Nie bał się również szefa tajnej policji Ławrentia Berii. Czyżby to było zapowiedzią buntu wojskowych, którzy mogli obalić Stalina, uwięzić go i postawić przed sądem jako winnego klęski? Mógł się tego obawiać. Stalin nie wrócił już na Kreml. Pojechał do swojej daczy w Kuncewie i pozostał tam przez wiele dni. Nie ma jednoznacznego wyjaśnienia, dlaczego Stalin zamknął się w swojej daczy w Kuncewie. Nikogo nie przyjmował, z nikim się nie kontaktował. Może chciał, aby jego współpracownicy zrozumieli, że bez niego są jak ślepe kocięta. Tak zwykł o nich mówić. Musiał uporządkować bałagan, jaki wojna wprowadziła do jego aparatu władzy. Zaczął od najbliższego otoczenia, członków biura politycznego. Na najwyższych dowódców kolej miała przyjść później, ale nie zbyt późno. Wieczysławie, ty idź pierwszy. My będziemy za tobą. Po co przyszliście? Nie ma wśród nas wielkiego Lenina. Mógłby na nas patrzeć. Zobaczyłby, w czyje ręce powierzył losy kraju. Ludzie radzieccy przysyłają tysiące listów, zadają słuszne pytania. Czy naprawdę nie można było powstrzymać wroga? Odepchnąć go? A z pewnością są tacy, którzy na mnie zwaliliby całą winę.
Dziękuję za szczerość, ale oświadczam, że gdyby ktoś próbował ustawić mnie przeciwko tobie, posłałbym go do diabła. Wróć do pracy, a my będziemy ci pomagać. Prosimy cię. Pomyślcie, czy nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei? Czy poprowadzę kraj do zwycięstwa? A może są godniejsze kandydatury? Sądzę, że wyrażam zdanie nas wszystkich, iż nie ma nikogo godniejszego. Dobrze. Przygotowaliśmy projekt powołania Państwowego Komitetu Obrony. Oczywiście z tobą, Koba, na czele. Straty Armii Czerwonej w pierwszych dniach wojny były ogromne. Do końca września 1941 roku Armia Czerwona straciła 2,5 miliona żołnierzy. Ale straty były uzupełniane, gdyż rezerwy wynosiły 17 milionów mężczyzn, których można było powołać pod broń. Podobna sytuacja była ze sprzętem. Do końca 1941 roku radzieckie zakłady wysłały na front 7 tysięcy czołgów, a więc dwukrotnie więcej niż Wehrmacht rzucił do walki na początku wojny. Stalin rozumiał, że Niemcom nie uda się zniszczyć źródeł jego siły, to jest ogromnych rezerw ludzkich i przemysłu zaopatrującego armię. Musiał jednak powstrzymać panikę, jaką na froncie wywołało zaskakujące uderzenie Wehrmachtu. Musiał pokazać wojsku, że oficerowie cofających się armii zostaną rozstrzelani, tak jak dowódca frontu zachodniego generał Dmitrij Pawłow. Taki sam los miał spotkać żołnierzy, którzy nie wytrwaliby na stanowiskach i uciekali przed wrogiem. Terror miał być najskuteczniejszym narzędziem utrzymania dyscypliny. A z terenów zajmowanych przez wojska niemieckie napływały wieści, że ludność na Ukrainie i w republikach nadbałtyckich wita wkraczające oddziały niemieckie jako wyzwolicieli spod bolszewickiego panowania. Mieli za to zapłacić później. Trzeciego lipca Stalin wygłosił przemówienie do narodu. Powiedział: bezlitosna walka musi być podjęta przeciwko dezerterom i panikarzom. Trybunały wojskowe powinny bezwłocznie osądzić każdego, kto przez panikę lub tchórzostwo szkodzi naszej obronie, bez względu na jego pozycję czy rangę. To był wyrok śmierci dla tysięcy żołnierzy. 20 lipca Stalin nakazał utworzyć specjalne oddziały NKWD, które ścigałyby i karały żołnierzy wycofujących się z pola bitwy, dezerterów i tych, którzy dostali się do niemieckiej niewoli, lecz zdołali zbiec. Nigdy nie poznamy efektów działalności strasznych formacji NKWD. Nikt nie notował, ilu jeńców zbiegłych w tamtych dniach z niemieckiej niewoli lub żołnierzy uchodzących z pola bitwy zostało zatrzymanych i zabitych na miejscu. Ilu zamęczono w czasie przesłuchań. Według oficjalnych statystyk Armii Czerwonej w czasie całej wojny 994 tysiące żołnierzy zostało skazanych przez sądy wojenne. W tym 376 tysięcy osądzono za dezercję. Te cyfry mogą jedynie wskazywać, jak wielkie było żniwo oddziałów NKWD. Trzeciego lipca Stalin powiedział: nie wolno zostawiać nieprzyjacielowi żadnego pojazdu, żadnego wagonu, ani kilograma chleba, ani litra oleju. Był lipiec, ciepło. Ludzie mogli uchodzić z domów i podkładać ogień pod spichrze i kołchozowe budynki. Przeżyliby w lesie, zbierając jagody i grzyby. Cóż jednak wykonanie rozkazu Stalina oznaczało w jesieni? Śmierć tych, którzy musieli podpalać swoje domy i niszczyć zapasy. Przyroda nie dawała już schronienia ani pożywienia. 17 listopada 1941 roku Stalin podpisał rozkaz 0438. Wszystkie osiedla w odległości 40 do 60 km na tyłach niemieckich oddziałów i 20 do 30 km po każdej stronie drogi muszą być zniszczone i spalone. To był wyrok śmierci dla tysięcy mieszkańców wsi i miast, którzy znaleźli się w strefie walk.
Mieli być wygnani, a ich domostwa zniszczone, aby nie dawały schronienia żołnierzom wroga przed mrozem i śniegiem. Ale wojska niemieckie parły do przodu. Do końca lipca Wehrmacht doszedł do Leningradu i zdobył strategiczne miasta na drodze do Moskwy. Czyżby wtedy Stalin przestraszył się i uznał, że nadszedł czas, aby rozpocząć pertraktację z Hitlerem? Towarzyszu komisarzu. Te raporty powinniście znać. Z Berlina powrócili Bierzeszkow i Kobułow. Informują, że w czasie rozmowy z baronem Botmanem z niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dowiedzieli się o rosnącym niezadowoleniu w Niemczech, które wywołuje przedłużająca się wojna i brak rozstrzygnięcia na froncie. Potwierdzają to informacje od Korsykanina. To nasz najlepszy kontakt w Berlinie. Donosi, że w najwyższym niemieckim dowództwie panuje niezadowolenie z prowadzonych operacji wojskowych, zwłaszcza po dużych stratach Guderiana pod Smoleńskiem. Znacie Stamenowa, bułgarskiego ambasadora? Tak. Współpracuje z nami od 1934 roku. Przekonajcie go. A z tym nie powinniście mieć problemów. Że należy rozpowszechniać wśród zagranicznych dyplomatów w Moskwie. Zwłaszcza tych, którzy sympatyzują z Niemcami. Że jesteśmy gotowi do rozmów pokojowych. Oczywiście temu powinna towarzyszyć informacja, że nie mamy zamiaru rezygnować z twardej obrony. I to na każdym odcinku. A niemiecki Blitzkrieg zawiódł. Nie udało im się w ciągu miesiąca zdobyć Moskwy, Leningradu i Kijowa, a więc wojna będzie trwała długo. Tak. Sprawę Stamenowa przekazałem już mojemu oficerowi. Wysokiemu oficerowi. Zgodnie z poleceniem towarzysza Stalina i twoją sugestią, Wiaczesławie. A przy okazji, żona Stamenowa jest bardzo zadowolona, że załatwiłeś jej tę pracę w Instytucie Biochemii. Tak jest. Nie sugerujcie Stamenowowi, z kim ma rozmawiać w sprawie negocjacji z Niemcami. To będzie bardziej naturalne. Przystępujcie do działania i informujcie mnie na bieżąco o postępach. Przedstawię raport Ławrentiju Pawłowiczu. Paweł Sudopłatow spotkał się ze Stamenowem w restauracji Agravia w Moskwie. Jednakże nie wiadomo, czy Stamenow stał się pośrednikiem w rokowaniach między Rosjanami i Niemcami. Nie wiadomo, czy do takich rokowań doszło. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby Hitler zdecydował się na targowanie ze Stalinem w czasie, gdy odnosił tak wielkie zwycięstwa, gdy szykował się do zadania ostatecznego ciosu. Również dla Stalina takie rozwiązanie byłoby nad wyraz ryzykowne. Jednakże w 1953 roku, gdy Ławrentij Beria został obalony, postawiono mu zarzut nawiązania rokowań z agentami Hitlera w celu zawarcia separatystycznego pokoju. Główny świadek, Iwan Stamenow, mieszkał w Sofii, jednakże odmówił wszelkich zeznań na ten temat. Adolf Hitler, który początkowo zdecydowany był koncentrować wysiłki Wehrmachtu na kierunku północnym w stronę Leningradu i południowym w stronę Stalingradu i kaukaskich pól naftowych, po zwycięstwie pod Smoleńskiem dał się przekonać swoim generałom, że należy zdobyć Moskwę. Bez wątpienia miałoby to ogromne znaczenie propagandowe dla niemieckiego społeczeństwa. Niemieckie dywizje były wyraźnie zmęczone i osłabione ciężkimi walkami, jakie toczyły od początku wojny. Do 30 września Niemcy stracili 550 tysięcy żołnierzy. Ale sytuacja Armii Czerwonej była gorsza. Generał Georgij Żukow, który 10 października objął dowodzenie frontem zachodnim, broniącym drogi do Moskwy, z niepokojem oceniał siły, które wypadło mu poprowadzić do walki. Cały front liczył jedynie 90 tysięcy żołnierzy, a więc mniej niż armia.
Siły pancerne miały ledwie 890 czołgów. Tylko nadzwyczajne wzmocnienie radzieckich sił mogło uratować Moskwę. Taka możliwość istniała. Na Syberii stacjonowało 750 tysięcy żołnierzy. To meldunki od Ramzeja z Tokio. Informuje, że w lipcu w Pałacu Cesarskim odbyła się narada z udziałem oczywiście cesarza, premiera Konoje i naszego znajomego, ministra Matsuoki. Ustalili, że Japonia dotrzyma umów zawartych ze Związkiem Radzieckim, nie zaatakuje. A jednocześnie postanowili zwiększyć ilość dywizji w armii kwantuńskiej z 12 do 14. To ważne informacje, ale czy można im wierzyć? Ramzejowi nie wierzyłbym. Ale wierzę Tołstojowi z Wydziału Szyfrów NKWD. Złamali purpurowy szyfr, o czym was informowałem, i odczytują depesze wysyłane z Tokio do Berlina. A oto ostatnia z nich. Minister Matsuoka nakazuje ambasadorowi Oshimie poinformować Niemców, że do wiosny 1942 roku Japonia nie podejmie żadnych poważniejszych operacji wojskowych przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Czy wiecie, co to znaczy? Na Syberii mamy 750 tysięcy żołnierzy. Dobrych żołnierzy. Stalin uwierzył w informacje od szpiega z Tokio, Richarda Zorgego, i raporty kryptologów wskazujące, że Japonia nie zaatakuje Związku Radzieckiego. Rozkazał ściągnąć do obrony Moskwy 300 tysięcy żołnierzy z Dalekiego Wschodu. W okresie krytycznym dla rozwoju sytuacji na froncie do Moskwy przybyło 15 dywizji piechoty, 3 dywizje kawalerii, 8 brygad pancernych, około 1,5 tysiąca samolotów i 1700 czołgów. Było to ogromne wzmocnienie dla skrajnie wyczerpanych wojsk. Siły frontu zachodniego broniącego stolicy wzrosły bardzo, a co najważniejsze, przybyły jednostki wypoczęte, zaprawione w bojach, dobrze wyszkolone i dobrze wyposażone. 7 listopada Stalin, przemawiając z okazji Święta Rewolucji Październikowej, powiedział: niemieccy najeźdźcy chcą wojny wyniszczającej ludność Związku Radzieckiego. Dobrze. Jeżeli chcą wojny na wyniszczenie, będą ją mieli. Powoływał się na wielkie zwycięstwa rosyjskich generałów w wojnie z Napoleonem. Sytuacja miała się powtórzyć. Dmitrija Pożarskiego, Aleksandra Suworowa, Michaila Kutuzowa. Pust osienit was niepowiedzimy znamia wielkiego Lenina. O godzinie 3 nad ranem 5 grudnia 1941 roku niemieckie oddziały na północ od Moskwy zostały zerwane ze snu artyleryjską kanonadą. Z podmoskiewskich lasów ruszyły nowoczesne T-34, wielkie i ciężkie T-38, potężne KW-1. Za nimi podążały długie sznury żołnierzy w białych kombinezonach. Radziecka ofensywa przerwała front. Tak rozpoczynał się drugi etap wojny na wschodnim froncie. Wojna na wyczerpanie, której Niemcy, mając mniej rezerw ludzkich i surowcowych, wygrać nie mogli.